bardzo, w takiej wersji to we mnie rzadko widzicie, ale słuchajcie, mam dzisiaj bunt. Za mną koszmarna noc, jedna z gorszych tego półrocza, myślę. No może nie aż tak, ale słuchajcie, myślę, że spałam jakieś 3 godziny. Wczoraj oczywiście, że miałam przygody, w ogóle po tym live'ie zaczęłam montować film, później zaczęłam go renderować, później okazało się, że nie mamy internetu, słuchajcie, i szlak mnie jasny trafił, bo już się nawet śmiałam na Instagramie, że chyba będziemy jechać do Maka, bo okazało się, że Wektra ma ogólnopolską awarię. Ale na szczęście, zanim mi się to zrenderowało, to ten net wrócił, więc wrzuciłam to wszystko na YouTube'a i jeszcze posprzątałam w kuchni ostatkiem sił po tym naszym cieście i poszłam spać. I słuchajcie, 3 razy zbudził mnie Krzysiek, który brał kąpiel, który wypuścił Mariusza z łazienki, Mariusz skrobał do sypialni. Ja już się trochę poddenerwowałam tym. Później z kolei, jak już zasnęłam, jak już wszyscy przyszli, przyszła bułka do łóżka, spadł kalendarz ten mój adwentowy z lustra. Krzysiek na początku myślał, że to bułka zrzuciła, ale ona wtedy była z nami. I ja to usłyszałam, mnie to rozbudziło i wtedy z kolei bułkę rozbudziło. A kot, jak się w nocy rozbudzi, no to on wie, że to jest pora polowania i nie pójdzie z powrotem spać, więc ta choinka druciana, którą tam widzicie, znalazłam ją dzisiaj prawie na korytarzu. No później, wiecie, się poddenerwowałam i nie mogłam zasnąć. Później jeszcze zaczął mnie boleć brzuch. I ja naprawdę jestem, słuchajcie, dzisiaj nieprzytomna. Myślę, że słychać to nawet po moim głosie, że mam taki... jeszcze w nocy wstawałam, bo jest teraz u nas, myślę, że tak jak wszędzie, sezon grzewczy i mimo tego, że mam zakręcone kaloryfery w sypialni, ja mam, słuchajcie, tak przesuszoną śluzówkę, że wstawałam w nocy po krople do oczu, bo pomimo tego, że miałam zamknięte oczy, że niby sen, że noc, że oczy się regenerują, absolutnie nie sięgałam po telefon, czy książkę, czy coś takiego. Tak mnie piekły oczy, że musiałam wstać, musiałam się też napić. W ogóle mój trik na niewyspanie to bardzo duża ilość wody. Ja mam wrażenie, że jej się wtedy organizm domaga jakoś milion razy bardziej. W ogóle nie wiem, czy i kiedy ostatnio wam się pokazywałam w okularach. No ale jakby wiecie, mój bunt do życia buntem do życia, ale jest praca i jakby no tutaj mogę się pobuntować, więc jakoś muszę się trochę obudzić, zaraz sobie umyję twarz i zrobię sobie płatki pod oczy. Później na pewno będę chciała poszukać jakichś tutoriali z tym kamieniem guasza, bo myślę, że to może być ten sam schemat co rollerem, żeby limfy odprowadzać, ale wolę sobie, wiecie, wolę się doedukować, wolę doczytać, wolę posprawdzać. No, także słuchajcie, no vlogmas zaczyna się, w ogóle też pisałam z Alice, bo pamiętam, że w tamtym roku na początku jej vlogmasów zepsuł jej się dysk zewnętrzny. Mi w tamtym roku wybuchła ładowarka, później ogólnopolska awaria neta i tak śmiałyśmy się, że no na vlogmas nie może być normalnie. W ogóle Karolina, moja przyjaciółka, oferowały mi... internet, żebym do nich przyjechała. Wiecie, ja mam kawał drogi akurat i do jednej, i do drugiej, ale to było tak urocze, tak miłe. No, ale wszystko się udało. Na szczęście wyszło tak, jak miało wyjść. Nowy vlog już śmiga na kanale. Ja, słuchajcie, trochę się dobudzę. Dzisiaj muszę zjeść wytrawne śniadanie. Nie zjem już dzisiaj płatków i nic słodkiego. Od kiedy przyszła ta przesyłka z Mixi, to słuchajcie, się tym obżerałam. I na razie mi wystarczy. Dzisiaj muszę zrobić jajecznicę. Zresztą jak jestem niewyspana, rzadko kiedy mam ochotę na coś takiego słodkiego na śniadanie. Więc muszę jeszcze skoczyć po chleb. No ale tak, zaczynamy kolejny vlogmas, musi być z przygodami. A jeszcze jedna z was mi w nocy napisała, dzisiaj rano zobaczyłam, że ta awaria Wektry jest ogólnopolska i ona ma być pomiędzy 1 a 10 grudnia. Czajcie to? Szkoda, że nie 1 a 24, akurat cały vlogmas by obejmował. Więc być może jeszcze te nocne skapady do Maka nie są stracone, nie są przekreślone, także fantastycznie. Ja, słuchajcie, budzę się i odzywam się do was później, jak już będę trochę bardziej ogarnięta. No, także w okularach mnie widzicie po raz jeden z pierwszych i pewnie ostatni na długo, bo nie lubię się w okularach, jest mi niewygodnie, bo mam, wiecie, takie ograniczone pole widzenia i zjeżdżają mi, więc... No, także fantastycznie, słuchajcie, fantastyczny poranek, fantastyczna noc, ale wiecie, no u mnie jest żywe życie, no i jak jestem niewyspana, nie będę udawać, że super wypoczęłam. Cieszę się, że Krzysiek mi poprawiał ten kalendarz,
ponaklejał, bo ja mówię, mam to w dupie, niech on sobie tak dzisiaj leży. No, także, tak, zapraszam na nowy dzień, jeszcze zaraz dokończymy ciasto, ciasto będzie na drugie śniadanie. Chętnie Wam pokażę ten krem tutaj też, bo jest naprawdę super i warto go sobie zapisać gdzieś, nawet w notatkach w telefonie. Ale nie przedłużam, ale widzicie, to tak działa, że jak do Was gadam, to się budzę, więc nie przedłużam, idę się obudzić sama, a później na pewno przyjdę do Was z trochę większą dozą energii. Bardzo zapraszamy, kalendarze. Słuchajcie, tylko kot nie chce przyjść. Bułka, masz. Czekajcie, ja jej poszeleszczę. Chodź, kalendarz. Chodź, dzisiaj dwójeczkę otwieramy, misiu, chodź. Zobacz. To nie robimy. Robimy później dwójeczkę, tak? Misiu, dwójeczkę ci mama otworzy. Ale... Może Maniusiowi od razu otworzyć. To otwórz Maniusiowi. Maniuś? Taka masz, misiu, chodź, mama ci otworzy. Gdzie ty jesteś, tu Kiciuś, ale nie idź, bo zobacz, co ci mama da. Proszę, to dla ciebie, żebyś. Maniutek, szukaj wniki. Ojciec szuka wniki. No, wcinaj, taka. Kosma jest, słuchajcie, zawsze sprawdzona. Prawie wyjąłem z innego widać okienka. Maniutek. Maniutek też ma jakieś dzisiaj, słuchajcie. Draże. Draże masz kakao. Chyba jeszcze nie przetam. Kakaowe. To później. Może jakoś mu otworzysz. No, standardowo bułka była szybsza. Jutro musimy w tym samym momencie mu dać. Im. Tak. Poszło za nami. A mogę jedną drażę dla niej? No, Mariusz nie dostaje bułki. Bo bułka ma tylko 3, a Mariusz ma 10. No, Mariusz jest większym pieskiem. Brzuczek. Chcesz? Ale ty, z palcami? Bułka tutaj. Aniuś. Trochę zamęt tworzą nasze dzieci. Nie widać. Chodź. Chodź, Żuczek, tutaj mamy cię. Malutko, Aniuś, chodź. Proszę. Siad. Ty masz tutaj. Łapka. Ale nie widać, co on robi w ogóle do kadry. Nie wiem, ale to dla mnie jest. A to przepraszam, okej, to słuchajcie, tutaj występ trwa. A ja w tym czasie w takim razie otworzę Bodzia, żeby to wiecie. No wszystkie na razie. Trochę skrócić. Wszystkie na razie? A co on miał? A ty nie masz napisane, bo u Bułki widziałam, że była kaczka. No ja nie próbowałem. Ty masz, proszę, najpierw swoje konstrukcje. Przyspieszamy. Padła. Nie, wiesz co, chodzi o to, że ciekawa jestem. A poza tym, zanim ja tutaj dwójkę znajdę, przepiękny jest ten kalendarz, kurczę, tak mi się podoba. Ej, fajny ten twój kalendarz z tymi kinderkami. No, pomoże mi skłonność do świąt, na pewno. Już tak uważam, ale nie wiadomo do których. Ja, słuchajcie, szukam dwójki, dlatego się nie odzywam. Misiu, szukasz ze mną? To jest moje. Szukamy, o jest. Znalazłyśmy! Czy mi się widać? No, tak trochę. Ja mam coś takiego i to jest w miarę letkie. Już mam już wszystko zjadłeś, wszystko. Co to jest? To jest to, co ja kiedyś w babskim wieczorze mówiłam. Pamiętamy. Ja nie wiedziałam, weź tego kinderka, bo zaraz go zgniotę. O nie. Ja nie wiedziałam, że są małe wersje i już Wam pokazuję, co to jest. To jest to... rumiankowe, proszę bardzo, weź fokus się dzisiaj ogarnij. Rumiankowe masełko do demakijażu, super, bardzo się cieszę, bo miałam kiedyś pełnowymiarowe opakowanie i bardzo fajnie mi się sprawdzało. 86 lat. Raz. 86 lat i naprawdę bardzo miło je wspominam. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Że to jest super, bo to będzie fajne na jakieś podróże, chociaż na razie nigdzie nie wybieram. Ale to będzie spoko, bo nawet wiecie, to z bandy będę mogła tutaj przełożyć. A ty co? Już? Tak. Dobrze, to teraz ty otwierasz pierwszy. Ja otwieram pierwszy. Tak, proszę. Była taka długa dwójka. Teraz zobaczycie moje rysunki. To takie długie dwójce, to będzie takie malutkie? Co malutkie? Malutki rysuneczek, taki tyki? Liczy się zawartość, ładunek emocjonalny. Teraz będzie ładunek emocjonalny na kalendarzu.
Wiem, ten kalendarz to słuchajcie, był bardzo dobry pomysł. Właśnie ja nie rozumiem, ale... Odkładamy na miejsce, widzicie? To jest właśnie bałaganiarz. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ty pokaż obrazek. No zaraz. No to już, zacznie się... Zacznie się trudność. FIFA? Przecież ja nie gram w FIFA. A w co? Football Manager. FIFA to dla dzieci. Z piłką? Z piłką. FIFA jest dla dzieci. Tylko poczekaj, żeby sfokusowało. Musisz na wyświetlacz dotknąć. Wyświetlacz aparatu. Ja wiem, że muszę, ale... O. No i co? Co to może oznaczać? Rozumiem, że mam jakąś noc z ten... Do późna mogę grać? Czy coś się w stylu? Robić piłkę? Po pierwsze, to brzmi tak, jakbym ci zabraniała to, co teraz mówisz. Ale chodzi raczej tutaj, strzelaj dalej, może nie noc. Że cały dzień mam na ten? Gwiazdy są, więc... Gwiazdy. Podpowiem ci, bo widzę, że jest ciężko. No. Masz wieczór dla siebie! A, nie cały dzień, tylko wieczór. No dobrze. I tutaj... Misiu, to jutro będziemy otwierać znowu. I to chodzi o to, że możesz to wykorzystać dzisiaj, a możesz dowolny, wybrany... To są dowolny, wybrany. Wybrany dzisiaj przez siebie dzień, tylko wcześniej musisz mi powiedzieć. No wiem, to tak działa z tymi voucherami. Dobę wcześniej musisz mi powiedzieć. No. Misia, zobacz co, jak... chcesz taki voucher? Chcesz wieczór dla siebie, Misiu? Teraz ja. Ja jestem ciekawa tych obrazków twoich. Myślę, że ci się przyda. Że mi się przyda? A dlaczego masz telefon? No... Ja się boję twoich. Mam 6 dni w twoim biurze. To jest kostka. Czaj! Nie, przepraszam, ja nie chciałam. Ja do nich. Emocje. Bo ja wiem, o co chodzi. Czajcie to. Mam... I zobaczcie, mam kostkę. I aha, i ile wyrzucę, tyle dni mam w biurze Krzyśka, a ja myślałam, że jak tu jest 6, to od razu mam, wiecie, 6. Ale on mi pokazał w swoim telefonie, zobaczcie, ja nie widziałam nigdy czegoś takiego, w ogóle wczoraj masz jakieś dziwne rzeczy w telefonie, już nie wiem co. I zobaczcie, i on ma kostkę, i co, ja mam w to kliknąć? Masz roll dice na dole, żeby nie w reklamę. O, 6. Dobra, Maniuś, jesteśmy wszyscy podekscytowani. 2. Jeszcze raz. 3 próby. Czyli 3 próby i sumujemy? 3. Dobra, ostatnia próba. 3. Dobra, mam 3 dni w twoim biurze. Czy mogę to wykorzystać od przyszłego tygodnia? Myślałam, że chcesz już, od jutra na przykład. Nie, jutro jest piątek. Dobrze. Wolę od poniedziałku. Dobrze. Czyli mam 3 dni w twoim biurze? Tak. Czy dzieci będziemy razem. Ale miałeś super pomysł. I ty będziesz z pijawkami, ty będziesz wisieć na żaluzjach jak zwykle, tak? Tatełek cię będzie ściągał, a ty będziesz rzucał w niego piłką. I on zobaczy, jak to jest fajnie. No nie z dziećmi, ale ty się... Misiu, o Boże, jak ty się kurzysz. Trzeba cię ciesać. Będziemy się ciesać na blogmasie. Ale nie. Ej, to mi się, to jest pomysłowe, powiem ci. Kurde, widzicie, jak ja mam. Zgadłaś od razu, jak ładnie biuro narysowałem? No właśnie dlatego od razu wpadłam na to, że to biuro. Tylko to jest kot na parapecie. Ja się nie zgadzam na dzieci. Będzie. Nie będę dzieci oglądać. Przez całe 3 dni. Parapecie śpisz. Wiem przecież. Ale piękny ten obrazek. Kurde, to a mój? No, też i głośniki były. Które jeden nie działa, jakby ktoś miał na sprzedaż głośnik. Biuro do oddania. A ja nie wiedziałam, że ty nie grasz w FIFA, myślałam, że to jest FIFA. FIFA się gra... No, to jest dobra, jest piłka, jest piłka. Jutro dalsza część kalendarzy, nie otworzymy wszystkich dzisiaj od razu. Co ty byś chciała? Też bym chciała od razu. No, czas na kawę i kinderka. A ja czas na kawę. Mocną, dużą. Mocną i dużą. Jestem już po pracy, słuchajcie, jestem beznadziejną panią domu. Skończyłam pracę, myślę, że
pięknie podkreśla to czerwień moich oczu. Jestem beznadziejną panią domu, bo na obiad są te wrapy z tym indykiem szarpanym, zobaczcie, które wam pokazywałam ostatnio, które robiłam wczoraj czy przedwczoraj. Bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić, że chciałam wam to pokazać, bo po prostu nie miałabym kiedy zrobić czegoś innego. Także dzisiaj będzie taki obiad. Ubolewam znowu nad tym, że nie ma warzyw, ale może na kolację... Mały prezent dla ciebie. Zjemy sałatkę. Maniuś, a dlaczego ty takie prezenty znosisz do domu ze spaceru? Co to ma się znaczyć? A ty w butach jesteś. No właśnie, a propos tego wchodzenia w butach, to słuchajcie, po pierwsze, do mnie szlak trafia już od ponad 2 lat na tym punkcie, ale dzisiaj właśnie chcę ogarnąć w mieszkaniu. Jak już trochę dojdę do siebie, muszę wypić mocną kawę i nawadnić się. I właśnie będę ogarniać trochę w mieszkaniu i pokażę wam moje zamówienie sprzątające, bo będziemy testować nowe produkty. Jestem bardzo ciekawa. Kupiłam Zoflorę, a Zoflorą się każdy podnieca, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. I kupiłam jeszcze taki płyn, takie mleczko chyba, na płyty grzewcze, bo ja sobie ze swoją płytą grzewczą nie radzę. Miałam indukcję, uważam, że to jest wynalazek idealne, a teraz mam płytę grzewczą i to nawet nie to, że wszystko do niej przystaje, tylko po prostu są takie miejsca, których nie idzie domyć, no po prostu nie idzie i ja już wam kiedyś to pokazywałam i teraz kupiłam nowy specyfik, może on da radę, więc później sobie potestujemy, ale najpierw jakże skomplikowany obiad, a później później dopiero ogarnianie mieszkania. Także dzisiaj, słuchajcie, taki vlog. Zabierz mu ten kijek z dywanu. No dobra, słuchajcie, zabieram się za sprzątanie mieszkania i chciałam wam pokazać te 3 zoflorki. Jeśli używaliście, to dajcie znać. To jest, słuchajcie, taki produkt dezynfekujący, mega uniwersalny. Ja, słuchajcie, już każdego z nich wąchałam. Największe nadzieje tak naprawdę robiłam sobie co do tego Fresh Linen, bo no, go kupiłam jako taki, wiecie, pewniak, po prostu zapach świeżego prania. I on tak pachnie, natomiast, że tak powiem, nie ma pomiędzy nami chemii. Ten bukiet, myślałam, że to, wiecie, będzie zapach kwiaciarni. Natomiast ten Bluebell Woods, powiem wam, że cieszę się, że go kupiłam w większej butli. On jest najpiękniejszy, poczekajcie, pachnie trochę tak słodko, trochę czystością, ale nie jak taki, wiecie, tandetny odświeżacz powietrza. I teraz tak, nie wiem, czy wcześniej mówiłam, ale je można rozcieńczyć z wodą tam w odpowiednich proporcjach i na przykład... Dzień dobry! Dzień dobry! I na przykład przecierać nimi blaty. Można dodać trochę do wody, do mycia podłóg, co ja dzisiaj uczynię, po prostu dodam trochę do odkurzacza tego mojego jeżdżącego. Mam wrażenie, że ile osób, tyle sposobów na używanie. Ostatnio rozmawiałam z Karoliną i to też Alice kiedyś mówiła u siebie w filmie, że właśnie kupuję Zoflorę i napełnia nią zlew w kuchni, tak wiecie, gorącą wodą i raz, że to odświeża powietrze w całym mieszkaniu, a dwa, że trochę odświeża zapach, powiedzmy, rur, bo czasami faktycznie jest tak, że no w niektórych mieszkaniach, to chyba zależy od budowy bloku, nie mam pojęcia, no czasami zapach jakiś z rur się ulatnia. U nas na szczęście nie ma tego problemu. Ja na pewno, jak skończę swój płyn do mycia szyb, którego używam teraz do mycia blatów, no to na pewno rozcieńczę sobie to z wodą, bo myślę, że to spoko opcja. Także ten zapach Bluebell Woods najbardziej mi się podoba. No i chyba dzisiaj to zaaplikuję do odkurzacza. A to, słuchajcie, jest właśnie ten doktor Beckman. Ja wcześniej też już kupiłam coś doktora Beckmana do mycia tej kuchni. Tylko że z tego, co pamiętam, tu jest po niemiecku, więc wybaczcie, ale no nie ma opcji. Też wcześniej kupiłam, natomiast to jest specjalnie do płyt, natomiast z tego, co pamiętam po opisie, to jest specjalnie do płyty grzewczej, więc mam nadzieję, że tym razem da radę, zobaczymy, zaraz sobie to przetestuję, zaraz sobie wleję Zoflorkę, no i co, ustawiam timelapsa i sprzątam, żeby to w rzeczywistości tak szybko wyglądało. Ty jesteś poważny?
Czy ty jesteś halo poważny, a wiesz, że ciebie kuj czeka? Już dzisiaj do weterynarza matka dzwoniła, bo to wścieklizna jakaś jest, słuchajcie, z tym psem gdzieś... I tu będziesz miał kuj w tyłek, kuj, no nie żartuję. No, także rozpakowuję moje zakupy i cisnę ze sprzątaniem. Zostaw. Co, no niby jest trochę lepiej, ale widać tutaj dookoła tych wszystkich okręgów, widzicie? To jest tak jakby wytarte, ja nie wiem, ja pamiętam, że jak ja się tu wprowadziłam, to dla mnie po prostu wyglądało na brudne i dojechane, bo wiem, że mój chłopak sprząta jak sprząta, przepraszam, Krzysztof, mój narzeczony, ale no nie idzie tego niczym domyć, kurde, i nadal kłuje mnie to w oczy, słuchajcie, także... Ja myślę, że to problem nie polega tutaj w tym, tylko w tym. No i teraz będzie coś fuj, ale samo życie to jest, słuchajcie, jedno przejechanie po mieszkaniu. O! Tutaj widać, proszę bardzo, mamy całą bułkę i pół Mariusza. No i jeszcze zaraz umyję tą ściereczkę. Zaraz to opróżnię i chcę Wam pokazać, bo użyłam tej Zoflory Linen Fresh i tak jak mówiłam, no pachnie świeżym praniem, ale nie jest jakoś to zapach, który mnie powalił. Po prostu może już teraz jest za bardzo popularny i... No i często go czuć. Ogólnie jest spoko. Powiem Wam szczerze, że nie jest jakoś bardzo wyczuwalny. Ja też starałam się nie przesadzić z ilością tej Zoflory, bo chciałam przede wszystkim odkazić podłogę. Wiecie, u nas na podłodze jest żwir, u nas na podłodze jest karma. Mariusz chodzi, wraca ze spaceru, biega po całym domu, więc zależało mi najbardziej na odkażeniu podłogi. Ten zapach nie utrzymuje się długo. Natomiast cieszę się, że to użyłam i na pewno będę co jakiś czas używać i jak zużyję swój płyn do mycia szyb i będę spryskiwać tym blaty i myć, to na pewno będę Wam dawać znać, jak się sprawdza, a jeśli Wy macie Zoflorę albo znacie Zoflorę, miałyście, używałyście, to dajcie mi znać, jak jeszcze ją stosujecie, bo ja tak naprawdę mi te trzy zastosowania przychodzą do głowy, które Wam mówiłam. Odkurzacz jako płyn do mycia blatów i po prostu płyn do wszystkich powierzchni, no i do zlewu, a reszta to nie wiem. No, także spoko, wchodzi do używania, dopóki mam, będę używać, a tak naprawdę jak zużyję wszystko, to się przekonam i wtedy zadecyduję, czy kupię ponownie, natomiast na ten moment nie będę dokupować żadnych innych zapachów. Dobra, idę to spakować do mojego miejsca na chemię domową i słuchajcie, składam, może się pokażę, co, bo to tak gadam do Zoflory. I słuchajcie, składam moje pranie, bo mam trzy suszarki do poskładania i jedno pranie w pralce i będę je wkładać zaraz do suszarki, więc tego na suszarce jest już stos, ale wiecie, jak to się na Was nie drze i nie prosi o to, żeby złożyć, no to się człowiek nie spieszy, nie? Jak ma inne rzeczy do roboty, ale tutaj już jest posprzątane, cieszę się, jest ogarnięte, na podłogach był Saigon, więc cieszę się, że puściłam Leszka, w sensie, że puściłam odkurzacz ostatnio wczoraj też na live'ie rozmawialiśmy właśnie o odkurzaczach, o tych robotach samojeżdżących. Nie wiem, skąd się temat wziął, czy jedna z Was się zastanawiała. Wiem, że dwie czy trzy z Was kupiły go z mojego polecenia, w sensie ten model. Ja jestem zadowolona, tak naprawdę z poprzedniego też mam, dopóki się nie zepsuł. Z tym na razie się nic nie dzieje, no ja używam go dość często, jak widzicie, u mnie nie ma łatwych warunków, tak mi się wydaje. Ale wszystko czyszczę po użyciu i śmiga. Także ja jestem bardzo zadowolona, uważam, że to ułatwia mega życie, zwłaszcza przy zwierzakach. Dobra, lecę dalej, opróżniam ten zbiornik, puczę szmatkę z odkurzacza i lecę ze składaniem tego prania.
No dobra, słuchajcie, jestem już po. Człowiek to trochę taki głupi jest, że ja odkładałam, słuchajcie, to wysuszone ubranie do poskładania 2-3 tygodnie, nie wiem dlaczego, po prostu odchodziłam od tego jak tylko mogłam, albo podchodziłam jak pies do jeża. Tymczasem zajęło mi to 15 minut łącznie z segregowaniem moich skarpetek, więc naprawdę nie jest źle. Nie wiem, o co mi chodziło, ale teraz już suszy się kolejne pranie, tak w przeciągu 3 godzin maksymalnie ma być gotowe, więc myślę, że dzisiaj się już też tym zajmę, bo jutro, słuchajcie, mam taki plan. Nie wiem, czy kojarzycie na Instagramie architekt porządku. Ona chyba w tamtym roku, koleżanka mi właśnie podrzuciła ten profil, w tamtym roku albo dwa lata temu zrobiła sobie taki kalendarz adwentowy albo plan na grudzień sprzątania sprzętów i rzeczy, których nie sprząta się na co dzień. I ona w tamtym roku właśnie miała coś takiego, a to sprzątam, o jakiego ja mam tu zajoba, a to sprzątam piekarnik, a to myję zmywarkę w środku, a to sprzątam pralkę w środku, a to suszarkę. I wiecie co, i to mnie już w tamtym roku tak zainspirowało, że ja faktycznie co jakiś czas robię takie rzeczy. I jutro właśnie chciałabym umyć w środku zmywarkę, bo mam nawet takie kapsułki, że tak powiem, do prania zmywarek. I chciałabym ogarnąć w środku suszarkę, bo co prawda z nią nie ma dużo roboty, ale chcę tam wyczyścić ten filtr i umyć, chcę odkurzyć w środku w niej, no i tam ewentualnie coś poprzecierać, bo też już jest trochę zakurzona. To jedno i chcę o zmywarce przed chwilą powiedziałam, więc zostanie mi jeszcze pralka. No, jej przydałoby się już, słuchajcie, porządne przeczyszczenie, chociaż ostatnio miałam ekoczyszczenie bębna. Chyba pierwszy raz w tej pralce mi wyskoczyło. Natomiast wiecie, tam filtr w pralce trzeba odkręcić, wymyć tą szufladkę. Po prostu ta szufladka to jest owiana złą sławą. Ja pamiętam, jak pierwszy raz jak się dowiedziałam, że można wyciągnąć tą szufladkę. Tam była obca planeta, słuchajcie, więc chcę sobie powoli to zrobić. I to nie jest tak, że ja robię to raz na rok w grudniu, tylko właśnie mi to tak zostało z tyłu głowy, że to są takie rzeczy, no, które jednak by wypadało zrobić. I coś, co ja zawsze odkładam, a później czuję dużą satysfakcję. Słuchajcie, mam 3 odkurzacze. I nie wiem, czy w Przyjaciołach kojarzycie taką scenę, jak Monika była bardzo szczęśliwa i duży odkurzacz odkurzała małym odkurzaczem. To przysięgam wam, że to tak wygląda i ja tak robię, że ten właśnie samojeżdżący odkurzam takim małym, z taką małą końcówką. Większy odkurzam mniejszym i tak dalej, ale ja mam też odkurzacze bezworkowe, czyli te filtry, wiecie, raz na jakiś czas trzeba wszystko wymyć i ja to, o, do tego Zoflora mi się może przydać, a widzicie, jak ja tu na bieżąco, więc będę chciała się tym zająć, no ale to wiecie, no to tak na spokojnie, po jednej, po dwie rzeczy to nie będzie zajmowało nie wiadomo jak dużo czasu, a będzie już odświeżone, więc te odkurzacze też będę musiała jakoś ogarnąć. I słuchajcie, przyszłam właśnie, mam tutaj na ławie, przyszłam totalnie nie z tym, kot mnie słucha, zobaczcie, dzieciny kot słucha mamy. A ja właśnie przyszłam z tym. Chciałam wam opowiedzieć o książce Marty Henik-Kruk. Fit na zawsze, codziennie fit na Instagramie, nie wiem czy kojarzycie. Marta spoko babeczka, bardzo taka normalna, jej treningi. Ktoś mnie chyba pytał nawet jakiś czas temu. Ja uważam, że jej treningi bardziej stawiają na poprawność wykonywania ćwiczeń, że to nie jest w takim zwariowanym tempie jak Kołakowska, że na przykład nie wyplujecie sobie płuc, ale nabawicie się zakwasów, bo niektóre ćwiczenia robione wolniej dają większy wycisk niż szybciej. I właśnie ona wydała książkę. To już jest jej któraś książka. Trzecia książka, bo tutaj widzę dwie z tyłu. Bardzo fajna. Uważam, że jeśli chcecie być fit, jeśli jesteście fit, albo byłyście i gdzieś zagubiłyście tą drogę, super sprawa dla usystematyzowania podstawowych kwestii, bym powiedziała. Wiecie, wszystko napisane z takim umiarem, z takim normalnym podejściem, zdroworozsądkowym podejściem, bo czasami, wiecie, jak niektóre trenerki są fit i do tego zachęcają, no to spoko, tylko że normalny człowiek ma jeszcze do tego pracę, dom, inne zajęcia, inne obowiązki i ona tutaj to uwzględnia. Naprawdę bardzo fajna pozycja, uważam, że warto i wiecie co, tak mi przyszło też do głowy, że to jest spoko opcja na prezent jakiś grudniowy. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie, lekko się czyta, jest normalnym językiem napisane. Nie ma tutaj, wiecie, jakiegoś profesjonalnego słownictwa, nie ma wyszukanych diet, nie ma żadnej keto, low carbów i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę warto. Ja uważam, że warto. Chociaż z drugiej strony nie ma tutaj nic aż takiego odkrywczego, to uważam, że czasami jest tak, że nawet to, co wiecie, to już wam zawsze, ja wam zawsze to powtarzam, że czasami jest tak, że nawet coś, co macie z tyłu głowy i wiecie, w odpowiednim czasie, jak usłyszycie to do was, odpowiednio dotrze. O, to chciałam powiedzieć. Także bardzo spoko, odpowiadam. Teraz czytam
coś tam, rytm odnowy, jeszcze się nie chcę wypowiadać, może się rozkręci, może zmienię zdanie, więc dobra, ja słuchajcie, mam tutaj wodę, zaraz zgrywam dzisiejsze materiały i montuję tego vloga i wiecie co, tego vlogmasa, i wiecie co, mam taką obawę, no ja nie wiem co to jest. Mam taką kurde obawę, że on znowu wyjdzie długi. Ja miałam kręcić 15-20 minutowe vlogmasy, a tutaj robią się trochę takie tasiemce. Dajcie mi słuchajcie znać, jakiej długości vlogmasy są dla was, u was, na moim profilu do zaakceptowania, bo ja nie wiem, czy ja się mogę rozgadywać, czy wiecie. Otwieramy kalendarze, szybko sprzątamy, coś powiem i koniec. No bo jak widzicie, no u mnie no nie ma nudy. Ja lubię też, wiecie, pokazywać normalne życie, normalne porządki, zooflorę i robić test mleczka do płyty grzewczej, więc dajcie mi znać i ja, dobra, ja już nie przedłużam. No zobaczcie, hrabiance jak położyłam kocyki, no już jak ma dwa, to teraz wybrała jednak ten nowszy i już można leżeć, tak? Rozumiem, dobrze, rozumiem. Więc tak, bułka się już układa, ona od kiedy, słuchajcie, jeszcze ostatnie tylko powiem, od kiedy się robi tak szybko ciemno, ona słuchajcie o 17 potrafi się położyć już tak spać, bo ja widzę kiedy ona idzie do śpiórkolotu na całą noc i tak się rozkłada tutaj na tych krzesłach, które poobgryzała i ona już po prostu ma noc, a wiecie, ja na przykład zaczynam trening czy coś, no i jeszcze tak parę ładnych godzin dnia jest i ona później jest taka wybita z życia i później w nocy szaleje, nie? Choinka ją gania. Dobra, nieważne. Kończę już tego vlogmasa na dzisiaj, więc trzeci vlogmas. Dajcie znać z tą zooflorą. Jestem bardzo ciekawa, czy wymyślimy jeszcze jakieś nowe zastosowania, albo czy mi po prostu powiecie jakieś nowe zastosowania. Dobra, już nie przedłużam, bo gadam 7 minut. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlogmas przypadł wam do gustu. Dajcie kciuczka w górę, żeby mnie zmotywować. Napiszcie mi jakiś komentarz, bo wiecie, to dodaje mi skrzydeł. Red Bull. Dobra, pa!